Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z polskim posłem do Parlamentu Europejskiego, Grzegorzem Braunem. Witaj Grzegorzu, szczęść Boże. Daj Boże, kłaniam się. W Parlamencie Europejskim, skoro od tego zaczynamy, ostatecznie nie znalazłeś się w żadnej grupie politycznej. Ale znalazłem się w Komisji Spraw Zagranicznych tego parlamentu. To będzie na pewno ciekawe poznawczo, bo czy politycznie będzie przekładało się na jakieś możliwości działania, no to jak wiadomo w ogóle Eurokołchoz jest instytucją zasadniczo fasadową, więc nie przeceniajmy swojej, mojej roli w tej instytucji, ale będzie to na pewno okazja, żeby prowadzić dialogi operacyjne z przede wszystkim prawakami, patriotami europejskimi. Nie jesteśmy my aż taką egzotyką na scenie politycznej, chociaż oczywiście ja zostałem nominowany na czarnego luda i zakałę ludzkości i tu w Warszawie i tam w Brukseli skutkuje takim troszkę groteskowym takim kordonem sanitarnym, czy powiedzmy przez niektórych nawet deklarowanym, ogłaszanym wyrokiem śmierci politycznej na mnie, ale będzie to zajmujące. Teraz jest przerwa urlopowa, no bo od czego może Parlament Europejski zaczynać pracę? Od przerwy urlopowej. We wrześniu fabryka ruszy, ta fabryka pozorów, no ale też jednak wylęgarnia szkodliwych polityk eurokołchozowych, które pani von der Leyen podtrzymała i butnie ogłosiła ich niezmienność, pakt migracyjny, Zielony Ład, no i oczywiście retoryka wojenna, no i od września trzeba będzie tam bywać, no ale moja szczera i nieprzymuszona wola jest taka, żeby maksimum czasu wygospodarować na w kraju działanie, na funkcjonowanie tutaj w Polsce. Ważna sprawa, ruszyliśmy z kampanią dystrybucji pokazów filmu dokumentalnego Gietrzwał 1877 Wojna Światów i to jest nowy rozdział w naszym, mam nadzieję, wspólnym życiu, bo pokazy filmu będą okazją do spotkań, także dyskusji, do promocji pożytecznej literatury, także tej literatury, którą promuje i wydaje Centrum Edukacyjne Polska, dawniej Powiśle. I zapraszam wszystkich Państwa, odbiorców, słuchaczy tego programu, zapraszam na pokazy, zapraszam na stronę gietrzwałt1877.pl pod zakładką pokazy. No właśnie, można rejestrować się, to nie są pokazy odpłatne, nie sprzedajemy biletów, ale prosimy o rezerwowanie miejsc, no bo właśnie jak się szybko okazało, chociaż ruszamy z pokazami premierowymi dopiero za parę tygodni, tymi otwartymi pokazami, no to już na większość pokazów zaplanowanych miejsca zajęte, więc my organizujemy kolejne, a Państwo rezerwujcie krzesła, fotele. Odbyły się pokazy przedpremierowe, Centrum Edukacyjne Polska, pan redaktor Mosakowski znalazł się w elitarnym gronie pierwszych widzów tego filmu, a ja mam nadzieję, że także i Państwu, kiedy film obejrzycie, udzieli się wrażenie aktualności
tego, o czym opowiadamy. Opowiadamy o wydarzeniach, o akcji politycznej, wojennej, dyplomatycznej, o sytuacji geostrategicznej, o sieci napięć sprzed blisko 150 lat, ale jakby to wszystko było w dzisiejszej gazecie. No właśnie, miałem pytać o sprawy filmu później, natomiast wiem, jaka ważna sprawa dla ciebie, więc skoro już ten temat został poruszony, to przy okazji projekcji tych pokazów filmu we wrześniu chcemy też przekazać Państwu do możliwości zakupu książkę z konferencji pod tytułem Znaczenie Gierzwałdu dla Narodu i Kościoła. Historia i współczesność. Ta konferencja odbyła się 15 czerwca z udziałem i Grzegorza Brauna, i pana Jerzego Dudy, twórcy Posągu. Również pan Jacek Wiącek, który jest działaczem stowarzyszenia wspierającego Gierzwałd. Oczywiście ksiądz profesor Krzysztof Bielawny, cała historia. Spotkanie z księdzem profesorem Bielawnym było dla mnie przełomowe. To spotkanie przed laty już, 6 ponad, to zainspirowało pracę, najpierw kwerendę wstępną historyczną, a potem pracę nad filmem. Ksiądz profesor Bielawny jest zresztą jednym z ekspertów, którzy w filmie zabierają głos wiodący. Poza tym w tym filmie eksperci, historycy, badacze zagraniczni, film realizowany w kilku różnych językach, w różnych krajach i nawet można powiedzieć na różnych kontynentach. Głównie w językach monarchii austro-węgierskiej. Tak można powiedzieć, tak. Chociaż jest i rosyjski, i hiszpański, i nawet turecki. No my oczywiście wszystkie tłumaczymy, prawda? I powstaną wersje językowe filmu. A tymczasem jest książka, plon konferencji naukowej. No i mam nadzieję, że to będzie w synergii, że książka będzie pożytecznym narzędziem komunikacji dla tych, których film zaciekawi, których sprawa zainteresuje i będą chcieli pogłębić swoją orientację w historii z odniesieniami do współczesności, bo przecież Gierzwałd no to jest pytanie wielkie o być czy nie być narodu polskiego. Ja tak z grubej rury, proszę Państwa, licytuję, że to jest ten rok 1877, największa data w polskiej historii po roku 966. Od chrztu Mieszka. W roku 966 przyjęliśmy franczyzę cywilizacyjną, a w roku 1877 zostaliśmy cudownie uratowani, trochę przed samymi sobą uratowani. Przed kolejnym powstaniem. Przed kolejnym samobójczym aktem, przed zagładą wojenną i naród polski wkroczył na ścieżkę, która doprowadziła do niepodległości. To jest ta diagnoza księdza profesora Bielawnego. Niepodległość wyszła z Gierzwałdu. Ja się pod tym podpisuję. I ponieważ ten rok 1877 jest tak nie tyle zignorowany, ile w ogóle niezauważony, niedostrzeżony, no to polecam Państwu film, bo jest to tym ciekawsze, że tyle jest książek dotyczących historii, tyle Polacy o własnej historii mówią i piszą i bardzo dobrze, a rok 1877 jest po prostu nie figuruje. Nazwa własna, Gierzwałd, nie pojawia się w książkach do historii. Nawet ten rok się rzadko pojawia. A powinien Gierzwałd przecież przykuwać uwagę, bynajmniej nie wyłącznie ze względów pobożnościowych, bo
nie wszyscy podzielają takie nastawienie, ale nawet polski patriota świecki, sekularyzowany, nawet zateizowany polski patriota, czego nie polecam, ale wiem, że zdarzają się takie przypadki, powinien uszanować wymowę faktów historycznych, socjologicznych, demograficznych, politycznych, geopolitycznych. W moim filmie mowa jest o faktach nawet na poziomie, proszę Państwa, techniki wojskowej. Techniki zmieniających się taktyki, strategii wielkiej gry imperiów i techniki wojskowej na coraz bardziej nowoczesnym polu bitwy. Wówczas są to bitwy wojny bałkańskiej w Bułgarii, walczą Moskale z Turkami. Na tę wojnę pojechał, żeby się dorobić, Stach Wokulski z lalki i wraca w pierwszym rozdziale, ale to już po fakcie. I tyle właściwie polski inteligent słyszał, tyle wie na temat tych wydarzeń. Nie wie i nie wiedział fikcyjny Stach Wokulski i nie wiedział ani realny Prus, ani też historiografowie tej epoki nie dostrzegają tutaj geopolitycznych naczyń połączonych i nie widzą tego, jak ta daleka z pozoru wojna tam na Bałkanach, za górami, za lasami, jak łatwo może przerodzić się w konflikt globalny, konflikt kontynentalny, wojnę, taką pierwszą wojnę światową, tylko 40 lat wcześniej. Ja poświęciłem, czy raczej może przedstawiłem wyniki wstępnej kwerendy historyczno-naukowej, takiej pobieżnej, takiego białego wywiadu, wnioski z lektury książek, gdzie rozsiane są jakieś klocki do tej układanki. Przedstawiłem to w formie książeczki wydanej już też przed laty, Gierszwałt 1877, Nieznane konteksty geopolityczne. No i tym, którzy tę książeczkę mieli w ręku, film polecam mimo wszystko i zapewniam, że w filmie znalazły się fakty nieznane mi, kiedy książeczkę pisałem. Więc film rozszerza ten obraz, a i to jest zaledwie powierzchnią zdarzeń i mam nadzieję, że także i Centrum Edukacyjne Polska będzie uznawało ten temat za godzien pogłębionych studiów. Zwłaszcza w perspektywie rocznicy, która przed nami za 3 lata, 150 lat Gierszwałty. Oczywiście. Ja po obejrzeniu dwukrotnym, bo byłem na dwóch pokazach, powiem tak, za drugim razem się łatwiej ogląda ten film, bo tempo przy pierwszym, że tak powiem, pokazie, który się widzi, jest na tyle duże, dawka, piguła tej wiedzy jest tak duża, że trzeba to sobie po prostu jakoś tam sortować. Natomiast wydaje mi się, że czego mi zabrakło, pochwał już było bardzo dużo. Zabrakło mi bardziej takiego odwołania wprost. Nie wiem, czy jednak do nauki o cywilizacjach Feliksa Konecznego. Bo to dzieje się na tym obszarze, na styku różnych cywilizacji, że jest idealny moment, żeby też o tym powiedzieć. Być może w drugiej części to będzie. Poza tym też relacje międzyreligijne. Ja na przykład teraz wznawiam książkę Chrześcijaństwo, a zorganizowany naturalizm masońsko-żydowski. Naturalizm masońsko-żydowski to generalnie w znacznej mierze jest protestantyzm. I też do tej książki, wydaje mi się, powinien ktoś dopisać drugą część. Chrześcijaństwo, a zorganizowany naturalizm, nie wiem, słowiańsko-pogański, czy generalnie chodzi mi o prawosławie, bo wiadomo, że i schizma prawosławna, i herezja
protestancka no, bardzo negatywnie wpływały na historię Europy. No i oczywiście w tle tego, co się dzieje w twoim filmie, jest oczywiście Imperium Osmańskie, czyli problem z tą religią, która walczy z chrześcijaństwem. Wiadomo, że chrześcijaństwo oczywiście w tym wydaniu rzymskokatolickim to jest jedyna prawdziwa religia, natomiast no te inne odłamy mieniące się chrześcijaństwem, chociaż nie zawsze dobrze. Ja na przykład spotkałem ludzi na Białorusi, którzy mówią, że dla nich prawosławie wcale nie jest chrześcijaństwem, że to jest właśnie taki ich słowiański naturalizm, tylko ubrany w taką trochę bizantyjską formę. I myślę, że to idzie w pewnym rozważań, w pewnym kierunku. Właśnie no to tego naturalizmu właśnie albo protestancko przepraszam, protestanckiego albo naturalizmu prawosławnego. Ja się bardzo cieszę, że mój film inspiruje takie przewody myślowe. To jest początek, a nie koniec. Taką refleksję i zarzut, że w filmie nie ma mowy o systematyce cywilizacji zaproponowanej przez profesora Konecznego. Przyjmujesz czy odrzucasz? Ja przyjmuję jako komplement. Bo jeżeli można ten naładowany, może przeładowany faktami film, ale właśnie film wielokrotnego użytku, prawda? Nawet i drugi raz oglądając go, dostrzegłeś, dosłyszałeś jakieś szczegóły, które wcześniej mogły w natłoku nawału umknąć, więc zarzut, że tam jeszcze nie ma Konecznego, to jest dla mnie komplement, bo cieszy mnie, że w ogóle wchodzimy na taki poziom dyskursu. I rzeczywiście w roku 1877 mamy tę Wojnę Światów, to jest tytuł bardzo filmu, dobry podtytuł. Wojnę Światów jako wojnę cywilizacji, prawda? Walczą siły światowe, ziemskie, sprzeciwiające się siłom niebieskim i walczy cywilizacja z antycywilizacją. I rzeczywiście jest tak, że jest to z jednej strony epoka Kulturkampfu, czyli zinstytucjonalizowanej przez coraz bardziej zlaicyzowany protestantyzm prowadzonej walki z katolicyzmem, bo nie tylko z Polakami, to Polakom się tak zdaje, że to my byliśmy na tym celowniku Bismarcka, a to chodziło w ogóle o katolicyzm, chodziło przede wszystkim o Stolicę Apostolską, właśnie o więźnia Watykanu, papieża Piusa IX, który zresztą w filmie występuje jako bardzo istotna postać. Ten, który ma złą prasę w polskiej literaturze. Ale no oczywiście. Jako przeciwnik samobójczych zrywów insurekcyjnych. Właśnie dlatego, że Polaków do tego stopnia starał się chronić przed nimi samymi. Z drugiej strony mamy właśnie w tamtej epoce mamy bardzo intensywną walkę z katolicyzmem, prześladowanie unitów przez władzę i cerkiew rosyjską i ta kampania właśnie kulminuje w tym roku Giedrzwałdu, bo w tym roku właśnie do Rzymu dociera pielgrzymka Polaków z ziem wszystkich trzech zaborów i nawet właśnie sprawa unicka tam jest reprezentowana i podnoszona i to jest jedna z linii napięć w tamtej epoce. No i jest to starcie cywilizacji z antycywilizacją, starcie imperiów, które walcząc ze sobą, jednocześnie zgodnie wypowiadają wojnę porządkowi cywilizowanemu łacińskiemu. Właśnie dlatego, że wojnę traktują nie jako nieszczęście i zło konieczne, któremu trzeba stawić czoło, ale traktują jako narzędzie pracy bieżącej.
Przepraszam, że tak powiem, ale dla mnie ten podtytuł Wojna Światów jest dla mnie opisowo głównym tytułem tego filmu. I z czym mi się kojarzy? Kojarzy mi się na przykład z dwoma sztandarami z ćwiczeń duchownych świętego Ignacego Loyoli, że są tylko w zasadzie dwa sztandary. Sztandar Boga i sztandar Antychrysta. I uczniowie świętego Ignacego no, realizowali dokładnie to, co wynika z ćwiczeń duchownych i z duchowości ignacjańskiej. No, najlepszym przykładem nasz Andrzej Bobola, który właśnie na tym styku prawdziwego chrześcijaństwa zachodniego, rzymskiego, poległ w obronie wiernych z rąk kozaków, którzy no, wyznawali tą państwową religię moskiewską. No, z rąk kozaków, którzy jak się znaleźli na trakcie z Pińska do Brześcia, no przecież tam ich sprowadził traktat Wradnot, traktat rozbiorowy de facto Rzeczypospolitej. Traktat, który, jakie to ciekawe, zawarli schizmatycy z protestantami, z Brandenburgią, kalwiniści i litewscy Radziwiłłowie i siedmiogrodzcy Rakoczego. I Cromwell w tle. I Cromwell piszący do Chmielnickiego. Jesteś pan, panie Hetmanie, największą nadzieją chrześcijaństwa. Nadzieją na co? Na obalenie tronu papieskiego, a po drodze tronów katolickich. Tak, to jest kontekst. To też czeka na swój film, bo są filmy pobożnościowe i o Gierzwałdzie, i o Andrzeju Boboli, ale Andrzej Bobola nie doczekał się jeszcze ekranizacji i nie doczekał się chyba nawet i monografii, która by jego sprawę umieszczała w kontekście i na tle wielkiej wojny światów, starcia cywilizacji. Film o Gierzwałdzie, o roku 1877, pokazuje państwu z nadzieją, że no właśnie, że zainicjuje on jakieś rozumowania polskie i katolickie, rozumowania, które nie grzęzną w kolejnie przesądów patriotycznie poprawnych, które służą pozytywnej rewizji własnej historii. Film robiony przez 6 lat, szanowni państwo. 6 lat to trwało. Ale nie planowane na 6 lat. Tak wyszło. Tak się zdawało, że się z tym szybciej uwiniemy, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, dlatego że niektóre elementy tej układanki trafiły mi w ręce, doszukałem się ich wręcz w ostatnich kwartałach, już w trakcie finalizacji montażu. Oczywiście różne zobowiązania, których nabawiliśmy się wspólnie z Włodzimierzem Skalikiem, producentem tego filmu, no nasze zobowiązania polityczne, to pracy nie ułatwiło. Niektóre zaplanowane już wcześniej zdjęcia zagraniczne musieliśmy przesuwać albo w ogóle odwołać z uwagi na blokadę i utrudnienia w komunikacji pod pretekstem mniemanej pandemii, bo na ten czas trafiliśmy, ale nie ma tego złego, dlatego że akurat kontekst aktualny, polityczny, geopolityczny, myślę, że treści sprawy w tym filmie przedstawione aktualizuje w sposób przyspieszony i spotęgowany, że ten film państwo odczytacie bez żadnego trudu jako odnoszący się do spraw nam współczesnych. A bardzo proszę, umawiajmy się najdalej za 3 lata, w 2027 umawiajmy się w Gierzwałdzie i nie zmarnujmy tych 3 lat. Przygotujmy się do tej wielkiej rocznicy 150-lecia Gierzwałdu. Publikacje, filmy, niech rozkwita 1000 kwiatów, także i w perspektywie tej rocznicy.
Przy okazji przypomnę o innym projekcie, bo tutaj w książce księdza kanonika Henryka Czepułkowskiego Antykościół w natarciu, to jest wznowienie książki sprzed ćwierć wieku, umieściłem takie posłowie, gdzie napisałem o tych planach obchodu ważnych rocznic naszych polskich i katolickich. Dokładnie o tych rocznicach mówiłeś w czasie Marszu Niepodległości w ubiegłym roku, w roku 2023. No i tu są takie rocznice, przynajmniej te, które są tu umieszczone w książce. Rok 2025, 1000 lat koronacji Bolesława Chrobrego oraz 100 lat encykliki Piusa XI Quas Primas, bardzo ważne rocznice. W 2026 jest ich sporo. Dlaczego? Bo szóstka to są te rocznice związane ze ślubami od lwowskich, poczynając na jasnogórskich kończąc, czyli 370. rocznica ślubów lwowskich, 90. rocznica ślubów Polskiej Młodzieży Akademickiej. Wtedy ten program katolickiego państwa narodu polskiego wybrzmiał. 70. rocznica ślubów kardynała Wyszyńskiego, jasnogórskich. No i w 2026 roku setna rocznica powołania obozu Wielkiej Polski, którego głównym jak gdyby programowym dokumentem była broszura Kościół, Naród i Państwo. To też chwilę po rocznicy OWP będzie rocznica tego. No i wreszcie wchodzimy w rok właśnie 2027, czyli ta rocznica 150. Objawień Matki Bożej w Gierszwałdzie, która ma wielkie znaczenie nie tylko katolickie, ale i narodowe. No właśnie, to powinny być obchody kościelno-państwowe. To powinny być obchody, w których organizacje zaangażuje się i władza świecka, i władza duchowna. Gierszwałd na to zasługuje. Nic innego w naszej historii tak bardzo na to nie zasługuje, jak Gierszwałd. Byśmy zbiorowo dokonali jakiegoś aktu narodowego dziękczynienia za cuda Gierszwałdu. To są cuda indywidualnie doznane, uzdrowień na duszy, ciele i umyśle. I to jest rosnący rejestr łask przez Gierszwałd, ale to są także cuda i łaski doznane przez nas zbiorowo, jak już wspomniałem, i jak to wynika z ustaleń, które prezentuję w filmie. Polska została uratowana. Naród polski został uratowany przed zagładą wojenną i przed autodestrukcją polityczną i także duchową. Autodestrukcją, no bo gdyby naród polski wtedy podążył ścieżką rewolucji światowej, do której Polacy mieli być pod pałką i jak diagnozowali Marx z Engelsem, na Polaków zawsze możemy liczyć, no właśnie, jako na pożyteczne pionki w grze. Takie pionki, które można zgrać i rozniecić wojnę, a przez wojnę płomień światowej rewolucji. Gdyby naród polski w to poszedł, no to... Nie tylko by nie było niepodległości po pierwszej wojnie światowej, ale mogłoby nie być narodu. Nie byłoby niczego, dlatego że, uwaga, sięgnięcie po niepodległość, skorzystanie z tej promesy niepodległości, która została nam dana przez zmieniający się kontekst geostrategiczny w latach pierwszej wojny światowej, sięgnięcie po tę promesę mogłoby być niemożliwe, gdyby naród polski, uwaga, całkiem praktycznie, nie rozmnożył się w sposób tak niezwykły właśnie w dekadach poprzedzających odzyskanie niepodległości na fali Gierszwałdu. No to jest dorobek, to są ustalenia księdza profesora Krzysztofa Bielawnego, po prostu eksplozja demograficzna Polaków z 10 plus minus milionów robi się około 20 i dzięki temu jest komu, z kim i dla kogo robić niepodległość. Jest komu, z kim, dla kogo wygrywać z bolszewikami w roku 1920. Notabene cud i łaska, i opieka, i interwencja także na polach bitew
1920 roku Hetmanki w wykonaniu Najświętszej Marii Panny, to po raz kolejny w tym roku zawłaszczone, skradzione zwycięstwo słuchem mów wygłaszanych 15 sierpnia przez osoby pierwsze i drugie w państwie. To coś niesłychanego, że można tak, Czy słowo cud nad Wisłą chociaż raz padł? Nie pamiętam, ale w każdym razie Matki Bożej w tych odmiennych stanach świadomości pseudopatriotycznej nie ma. Jej tam po prostu nie ma. No więc to jest jakaś autointoksykacja, jakieś samozaczadzenie tą wersją historii, która została, której nadano sankcję państwową za sanacji. No i po 89 roku nastąpił, można nawet powiedzieć, regres w tej dziedzinie, to znaczy nie został ten przełom wykorzystany do tego, żeby wyzwolić świadomość polskich patriotów z okowów propagandy i komunistycznej, i sanacyjnej właśnie. Jedna i druga propaganda przecież zmierzała do wyrugowania ze świadomości i z polskiego życia publicznego świadomości istnienia innego wymiaru naszej rzeczywistości. A wracam do tego uparcie, no bo to jest w tej chwili bardzo, bardzo ważne dla mnie, żeby ten film docierał możliwie najszerzej. W filmie mówimy o tym, że te wymiary się przenikają, mhm, i że rzeczy, które się dzieją na naszych oczach, dzieją się nie tylko za sprawą prezydentów, premierów, ministrów, w tamtych czasach cesarzy, marszałków, królów, są zdarzenia, które mają charakter, jak to się mówi po polsku, game changera, albo inaczej czarnego łabędzia, i takim czarnym łabędziem, który skomplikował i zniweczył plany doczesnych świeckich wodzów i monarchów. Takim game changerem, czarnym łabędziem jest właśnie Giedrzwałd. Mhm. Więc jeśli kogoś nie przejmuje, jeśli do kogoś nie dociera wymiar religijny tych zdarzeń, to Bóg z nim i nic nie szkodzi. Na film i tak zapraszam, ponieważ tam jest mowa o wojnie, polityce, także o pieniądzach, o dyplomacji i o państwie położonym w Palestynie. Nawet i o państwie położonym w Palestynie. Natomiast a propos tych przemówień 15 sierpnia, to w pierwszej naszej książce w serii Jedynie prawda jest ciekawa, to była konferencja o Piłsudskim i sanacji. Wygłosiłeś referat, który jest w tej książce umieszczony, pod tytułem Sanacyjna polityka historyczna, czyli prawda wyższego rzędu. Dokładnie to, jak sanacja swoją narrację historyczną budowała. Tak, bo oni tam nawet ustawę przecież przeprowadzili, że o marszałku albo dobrze, albo wcale. Jeszcze to zdążyli zrobić, zanim doznał ten reżim katastrofy, niestety pociągając na dno sprawę polską. Oczywiście nie tylko za sprawą działań i zaniechań polityków warszawskich dokonała się tragedia i zagłada. No oczywiście, że właśnie płyty tektoniczne, geopolityczne
jak wieko trumny się nad nami zawarły, no ale, ale pytanie, w jakim stopniu Polacy zostali zwiedzeni na manowce przez własnych przywódców, aby to się nie powtórzyło. Za to, co robią inni, co inni z nami wyrabiają, za to nie odpowiadamy. Ani przed sądami doczesnymi, ani przed sądem historii. Nie będziemy odpowiadać za to, jakie przywództwo wyłaniają inne narody. Kto stoi na czele wielkich imperiów. To naszego sumienia nie obciąża, ale nasze polityczne sumienie obciąża i rachunkom politycznego sumienia podlegać powinno to, i na ile pozostajemy sami przytomni i świadomi, i na ile sami zatruwamy własnych rodaków, zaczadzamy ich jakimiś właśnie oparami antyludzkich, antypolskich, antycywilizacyjnych doktryn, a na ile nawet w trudnych okolicznościach staramy się przynajmniej przenikliwie dostrzegać, co nas właściwie trafiło. I myślę, że film Gierszwałd 1877, Wojna Światów, będzie dla Państwa pożytecznym narzędziem. No, nie chciałbym, żeby to tak po belfersku zabrzmiało, no lekcją historii do odrobienia. Ja sam świeżo te lekcje odrobiłem. Ja po 50 dopiero zabrałem się za tę kwerendę. Ja przeżyłem wcześniej całe życie i nie miałem zielonego pojęcia o tych sprawach, więc dowiedziawszy się, nie trzymam światła pod korcem. Dzielę się z Państwem. Zapraszam na film. Zapraszam, warto obejrzeć, warto też mieć swoje jak gdyby uwagi. Tak jak mówię, mnie się film bardzo podobał, natomiast zabrakło mi tych elementów. Feliksa Konecznego zabrakło. No tak, plus jeszcze tego nawiązania do trudnych relacji chrześcijaństwa z prawosławiem, chrześcijaństwa z protestantyzmem czy z islamem. Ale skoro w ogóle taka refleksja się nasuwa, no to znaczy, że film zadziałał. Skoro tak jest, tak jest. Film dostarczył materiału poglądowego do tego, żeby można było tak to podsumować, no to jestem dumny. No myślę, że właśnie kontynuacją tego filmu są inne wydarzenia, które być może też będzie trzeba omówić, czy w formie działań Centrum Edukacyjnego Powiśle w Warszawie, czy w formie jakiejś konferencji, czy nawet może filmów, no bo wiadomo, cud nad Wisłą to jest jeden wielki temat. To, że Polacy tego nie widzieli, a bolszewicy widzieli Matkę Bożą. Otóż to. I Matka Boża to właśnie tutaj sprawę wyjaśnia. Ona nie jest pacyfistką. Tak. Ona nie jest pacyfistką. Kolejne bardziej smutne już rocznice. No to za dwa dni mamy rocznicę Paktu Ribbentrop-Mołotow. To też są konsekwencje tego, co się działo w roku 1877. I tutaj też mamy problem duży, bo na przykład mówiłeś o wielkich mocarstwach, ale też nieduże kraje, takie jak Białoruś, no też mają z tym jakiś problem, bo oni uważają Pakt Ribbentrop-Mołotow i jego skutki, czyli 17 września, jako zjednoczenie ziem białoruskich. I w zasadzie używają tej narracji stalinowskiej, natomiast nie liczą się z faktami historycznymi, nie liczą się też z uczuciami Polaków, którzy jednak byli gospodarzami na tych terenach. Te tereny weszły pod okupację sowiecką, a jednym ze skutków tej okupacji był między innymi Katyń, którego historię też się podważa i nawet się zmienia. No, wskazuje się na innych, tych, którzy spowodowali tą rzeź, tą zbrodnię katyńską, wskazując na Niemców, czyli powraca stara ta stalinowsko-żydowska propaganda. Regres, totalny regres, zaoranie polskich cmentarzy i miejsc pamięci, dosłownie zaoranie na Białorusi. I to się dzieje w ostatnich kilkunastu latach. Z drugiej strony, z polskiej, z warszawskiej strony, no, zaporowy ogień propagandowy, wpychanie Mińska w objęcia szeroko oczywiście otwarte Moskwy, no to są fakty opłakane, ale
tu no, nie chcę być posądzony o jakąś fiksację, ale naprawdę trzeba się cofnąć do roku 1877, żeby z tamtej perspektywy na nowo podchodzić także i pod nasze współczesne, pozornie nierozwiązywalne problemy. W końcu do Gierwałdu przybywali wtedy Polacy wierni, a może też i ciekawi z wielu stron, także z Białorusi, także z dalekich tych prawdziwych kresów polskości. Witebsk. O tak, nad Berezyńcy też spieszyli do Gierwałdu i spieszyli w szczególnie trudnych warunkach, no, przez zieloną granicę, prawda, musieli tam przechodzić i Polacy także z innych kontynentów zdążyli dotrzeć jeszcze wtedy, latem 1877 zdążyli dotrzeć do Gierwałdu, więc tak jak wtedy spotkanie się i policzenie przez Polaków w Gierwałdzie, tak i dzisiaj jestem przekonany, że to byłoby nowe otwarcie. Nowy start. I to nowe otwarcie jakoś tam się dokonuje. Wiem, że w Gierwałdzie są wyższe obroty. To znaczy, że po prostu jest większy przepływ pielgrzymów przez Gierwałd. I jeżeli, bo sam zwróciłeś uwagę właśnie na tę perspektywę cywilizacyjną, tę siatkę pojęć, którą zaproponował Felix Konieczny. No jeżeli sami nie będziemy tych pojęć znali, jeśli sami tej siatki nie przymierzymy także i do współczesności, no to nie będziemy mieli stosownej odpowiedzi ani dla fałszerzy historii ze wschodu, ani dla fałszerzy historii z zachodu. Na Białorusi rocznica ponura i krwawa rozbioru Polski niemiecko-nazistowsko sowieckiego rozbioru Polski, no jest świętem narodowym. To jest tragedia. To jest tragedia. Z drugiej strony w Niemczech ukazują się świeże publikacje na temat tego, że tutaj Polacy generalnie we własnym zakresie ten Holokaust zorganizowali. No to, że inni mają problemy i starają się na nas przerzucać odpowiedzialność, na to odpowiedź musi być odpowiedzialna. To znaczy odpowiedź musi być na poziomie. Odpowiedź musi być na poziomie i ten poziom i ten pion właśnie wyznacza pewien standard cywilizacyjny, który jeśli go u siebie samych nie obronimy, no to nie spodziewajmy się, że ten standard zostanie przyjęty w relacjach z nami z zewnątrz, prawda? Mhm. Ciężko się oderwać od tego filmu i od historii Gierwałdu. Nie odrywajmy się od Gierwałdu. Chciałbym spytać o to, co pytają widzowie mojego kanału. Pytają, bo nie ukrywam, że bardzo duża część moich odbiorców liczyła na to, że będzie mogła na ciebie zagłosować w kolejnych wyborach prezydenckich. I część to są ludzie, którzy w ogóle pojawili się i w moim, i w twoim życiu, i w mojej, i twojej działalności na bazie tamtych wydarzeń, których 10. rocznicę będziemy obchodzić w listopadzie tego roku. Bo nasza akcja na PKW. W listopadzie tego roku będzie najpierw rocznica, jak gdyby, propozycji startu w wyborach przyjęta przez ciebie prezydenckich. To było 10 listopada, tu jest takie kalendarium w książce wydanej kiedyś razem z Michałem Krajskim. To było 10 listopada, a już 10 dni później, 20 listopada, protest pod Państwową Komisją Wyborczą, nasza wizyta w lokalu Państwowej Komisji Wyborczej i nasze wyprowadzenie już w zasadzie po północy, czyli 21 listopada, 10 lat temu,
i znaleźliśmy się na 48 godzin na Dołkach. Ty zdaje się na Żoliborzu, ja w Pałacu Mostowskim, w samym centrum Warszawy. No ale no, przez te 10 lat, jak widać, wiele się zmieniło. No, my stawaliśmy potem przed sądami. To naprawdę była taka groteska, mocno rozbudowana. I to był serial, to trwało, zanim sprawy w pierwszej, drugiej instancji dobiegły końca, bo przecież w pierwszej byliśmy obydwaj skazani, prawda? To sąd drugiej instancji ostatecznie tę farsę zakończył, ale no, farsowe były oczywiście komentarze, zostaliśmy wtedy oskarżeni już, to były takie pierwiosnki tej kampanii defamacyjnej ze strony i Gazety Wyborczej, i Gazety Polskiej, prawda? No, jedyne skojarzenia były takie, że to tutaj, prawda, ruska agentura destabilizuje scenę polityczną w Polsce. Portal Fronda pisał w ten sposób: piąta kolumna Putina zajmuje PKW. Gdzie jest państwo polskie? Pyta Fronda. Potem wypowiedź Andrzeja Dudy, kandydata PiSu, twojego kontrkandydata, kandydata PiSu na prezydenta. To jest swego rodzaju napaść i do takich sytuacji absolutnie dochodzić nie powinno. Dobrze, że policja usunęła z siedziby PKW te osoby, które ją okupowały. No i wreszcie niezawodny Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Przejęcie protestu przez prorosyjskich opozycjonistów. Tak. No, łza się wokół kręci, 10 lat mija od tamtych wydarzeń. No, mam wrażenie, żeśmy tego nie zmarnowali, tego, że zwracając uwagę opinii publicznej na bezprawie, na nieprzejrzystość i nieuczciwość procedury wyborczej, weszliśmy w kontakt z rodakami, z którymi wcześniej tego kontaktu nie było. No i coś na tym zbudowaliśmy. Centrum Edukacyjne Polska, mimo przeszkód, kłód pod nogi i mimo obiektywnych trudności fundowanych także przez trzyliterowe służby. Centrum Edukacyjne Polska jest bardzo istotnym punktem, powiedziałbym, centralą komunikacji, kontaktu polskich patriotów, prawaków, którzy myślą o sprawie polskiej właśnie w tak wysokich standardach. Wracam do mojego pytania. Bez akcji na PKW nie byłoby rzeczywiście takiego uroku i rozmachu pospolitego ruszenia, jakiego nabrała nasza kampania prezydencka roku 2015. No a bez tamtej kampanii prezydenckiej nie byłoby różnych kolejnych projektów. No wtedy powstawała Pobudka. Pobudka, Konfederacja Gierzwałcka, akt Konfederacji Gierzwałckiej z roku 2018. Konfederacja Korony Polskiej w Konfederacji Wolność i Niepodległość. Jednak kolejne mandaty. Przydałoby się tych mandacików więcej. Bylibyśmy w innej sytuacji, gdybyśmy dysponowali właśnie jednym czy drugim mandatem poselskim, europoselskim. No ale ja nie wydziwiam i robię w tym, co jest. Robię w tym, co jest. I to jest odpowiedź na pytanie, które pada, kiedy tutaj się inni przymierzają do kampanii prezydenckiej. No to pytania do mnie kierowane nie mogą się doczekać w tej chwili innej odpowiedzi, jak tylko taka: robię w tym, co jest. Działam w świecie realnym i bardzo proszę o współdziałanie.
bardzo proszę, jeśli Państwo przejawiacie wobec mnie życzliwość tak daleko posuniętą, żeby za tą, z tej życzliwości wynikały jakieś wobec mnie oczekiwania jakichś deklaracji politycznych, no to z deklaracjami to wolnego. Wolnego, a roboty jest bardzo wiele i można tę pracę polityczną prowadzić. Kampania prezydencka jeszcze młoda. Zobaczymy, jak ona się rozwinie. No właśnie, bo ludzie pytają, czy będą prawybory, tak jak w 2020, gdzie na ostatniej prostej, po pewnym przerwie zwołanej przez Dziambora, nagle część zwolenników właśnie przerzuciła głosy z ciebie na Krzysztofa Bosaka. To było takie dramatyczne ostatnie głosowanie. Czy w ogóle ty nie planujesz wziąć udział w prawyborach, czy prawyborów nie będzie, bo uwaga, już jest kandydat? Uwaga, ja zawsze byłem do tego gotów i nigdy się od tego nie uchylałem, ale prawyborów w Konfederacji nie będzie. Nie będzie. To zostało przez większość Rady Liderów przesądzone i to nie jest już żadną zresztą tajemnicą. Konfederacja Korony wydała na ten temat pewien komunikat. Konfederacja Korony Polskiej, nie wchodząc w szczegóły, w które nie wejdę, dbając o dyskrecję i lojalność wobec projektu, jakim jest Konfederacja, ale fakt jest taki, że Korona zawsze się upominała i o te prawybory, i o kongres Konfederacji, i dla nas nigdy nie było problemem korzystanie z procedur statutowych i nigdy nie było problemem działanie polityczne nie omijające ciał statutowych w naszym wspólnym projekcie. Nie wszyscy są jednego ducha, nie wszyscy są jednego zdania, a to, jakim pakietem mniejszościowym i dlaczego ciągle tylko mniejszościowym ja dysponuję w Konfederacji, no to jest z kolei pytanie, które ja odbijam w Państwa stronę i to od Was też zależy, jakie są moce przerobowe i jakie są możliwości wpływania na rzeczywistość Korony mojej partii, do której nieustannie zapraszam. Zapraszam wszystkich na pokazy filmu Gierzwałt 1877 Wojna Światów i zapraszam też niezmiennie, wstępujcie towarzysze do partii. Korona otwarta, chociaż nie na przestrzał, czeka na tych, którzy chcą aktywnie działać na rzecz odzyskania państwa polskiego, tak, żeby stało się ono nie wrogo przejętym projektem antypolskim w takich przejawach jak Pakt Migracyjny, Zielony Ład, czy polityka podżegania do wojny i wkręcania Polaków w rozliczne konflikty, odzyskania państwa, tak żeby naród polski jako naród wolnych ludzi mógł suwerennie rządzić się na własnym terytorium. No właśnie, zachęcamy do skorzystania z pokazów filmu. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był poseł, polski poseł do Parlamentu Europejskiego, Grzegorz Braun. Tak, zapraszam na stronę gierzwałt1877.pl, zakładka pokazy i zapraszam na stronę Konfederacji Gierzwałckiej, której akt możecie Państwo dalej sygnować, bo po to on wisi w sieci, a myślę, że chociaż lata mijają, to nie zdążył się ten akt specjalnie zdezaktualizować. Chociaż są też osoby, które go podpisały kilka lat temu, teraz troszeczkę w innym kierunku poszły, no ale to tak zawsze bywa w życiu. Że jedni pozostają w tym nurcie, do którego weszli, inni się od niego oddalają.
polityka i mistyka jednocześnie. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów. Nasze kanały Centrum Edukacyjnego Polska i Centrum Edukacyjnego Powiśle są zarówno na YouTubie, na Ramblu, na Bitszu, CDAVK. Zachęcam też Państwa do zaglądania naszej księgarni wysyłkowej. W tej księgarni książki zarówno naszego wydawnictwa, te, o których mówiłem. Pierwsza książka wydana kilka lat temu, Piłsudski, Sanacja, prawda i mity, pokłosie konferencji historycznej z referatem Grzegorza Brauna. A ostatnia książka z kolei z serii Gorące tematy, Antykościół w natarciu, gdzie jest fragment przemówienia Grzegorza Brauna z tymi rocznicami, które się zbliżają w najbliższych latach. Polecam też książki innych autorów i innych wydawnictw. Z naszego wydawnictwa to oczywiście książka ostatnia z serii Jedynie prawda jest ciekawa, Jędrzej Giertych, wierny kontynuator myśli Romana Dmowskiego. A spośród książek w serii Gorące tematy to na przykład książka Hitler, założycielem Izraela, niemieckiego autora Henneke Kardela. Innych autorów to książki na przykład pan ambasador Krzysztof Baliński, Polska czy Ukropolin, bardzo ważna pozycja, którą serdecznie polecam. Pan Tomasz Błaut, który założył taki profil internetowy Ameryka Forum. Zachęcam, to jest książka o poprzedniej kampanii wyborczej i o sytuacji Donalda Trumpa. A także polecam książki Henryka Pająka. Tu jest akurat książka Lękajcie się o rewolucji soborowej i posoborowej w Kościele katolickim. Bardzo polecam te książki. Dziękuję Państwu za wsparcie finansowe. I proszę o jeszcze, dzięki Państwa wsparciu możemy rozwijać naszą działalność statutową, czyli edukację, media, wydawnictwa, a numer konta, gdzie można kierować darowizny, jest podany na pasku na dole ekranu. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.